Paulina Młynarska nie miała szczęścia w miłości. Jej cztery małżeństwa zakończyły się rozwodami. W końcu jednak dziennikarka odnalazła szczęście. Wszystko dzięki jednej decyzji. W 2018 roku bowiem postanowiła rzucić wszystko i przeprowadzić się na Kretę. Tam obecnie wiedzie spokojne i ułożone życie z nowym partnerem. Początkiem lipca media obiegła informacja o tym, że Paulina Młynarska wzięła kolejny ślub. Faktem tym pochwaliła się na Facebooku sama zainteresowana. Paulina Młynarska-Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 5 lipca 2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto, dzieląc się naszą radością. Napisała 6 lipca na swoim profilu. Wtedy zapewniała fanów, że nie ma zamiaru ujawniać szczegółowych informacji na temat swojego ślubu. Nie tak dawno gwiazda chwaliła się za to, że wraz z mężem spędza cudowne chwile na greckiej wyspie. Pokazała, jak z ukochanym smakują lokalnych dań w zachwycającej restauracji z widokiem na morze. Dziennikarka w końcu postanowiła zmienić zdanie i zdradzić fanom nieco informacji na temat swojego greckiego ślubu. Zamieściła w sieci zdjęcie, na którym widać jak uśmiechnięta trzyma bukiet egzotycznych kwiatów. Ubrana jest dość nietypowo, jak na dzień wesela: ma na sobie luźną, zieloną sukienkę. Kadr zdjęcia jest niestety dość okrojony, dlatego nie widać na nim ani prezenterki w pełnej okazałości, ani żadnych jej bliskich. Minął miesiąc od naszego ślubu. Bardzo nie chcieliśmy robić wokół tego zamieszania. Jednak już nie jesteśmy tematem. Uff. Dlatego z opóźnieniem, ale z całego serca dziękujemy za piękne życzenia, których było tak wiele. Tchankiau for Aldewiszes. A na zdjęciu szczęśliwa chwila sprzed miesiąca, napisała pod zdjęciem. Prezenterka w końcu wyjawiła. Dlaczego jej piąty ślubowiany był taką tajemnicą? Widać, że nie chciała, by media zbyt mocno analizowały jej życie prywatne. W komentarzach pod postem znowu pojawiła się lawina gratulacji. Coś pięknego. Bądźcie otuleni miłością. Gratulacje. Widać tę radość na twarzy. Serdeczne życzenia i gratulacje, fantastyczna radość i ja się, raduje widząc tak szczęśliwą i uśmiechniętą panią Paulinę i niech ten uśmiech i emocje pozostaną z wami do końca życia, pisali zachwyceni fani. Widać, że Paulina Młynarska w końcu odnalazła szczęście. U boku Keneta Hume wydaje się być bardzo radosna i spełniona. Z pewnością też greckie słońce sprawia, że dziennikarka w pełni może cieszyć się życiem. Zobacz też. Młynarska prosto z Krety przekazała najnowsze wieści. Cztery razy stawała przed ołtarzem. A teraz coś takiego młynarska grzmi do turystów przylatujących do Grecji. Kazała Polakom zrobić jedno młynarska spakowała już najpotrzebniejsze rzeczy. Pilnie przekazała niepokojące wieści z Grecji Paulina młynarska. Jej cztery małżeństwa zakończyły się rozwodami przeprowadzić się na kretę Paulina młynarska. Wzięła kolejny ślub nie ma zamiaru ujawniać szczegółowych informacji na temat swojego ślubu wraz z mężem spędza cudowne chwile na greckiej wyspie uśmiechnięta trzyma bukiet egzotycznych kwiatów ma na sobie luźną. Zieloną sukienkę nie chciała, by media zbyt mocno analizowały jej życie prywatne. Paulina Młynarska w końcu odnalazła szczęście. Zobacz też, Młynarska prosto z Krety przekazała najnowsze wieści. Cztery razy stawała przed ołtarzem. A teraz coś takiego Młynarska grzmi do turystów przylatujących do Grecji. Kazała Polakom zrobić jedno, Młynarska spakowała już najpotrzebniejsze rzeczy. Pilnie przekazała niepokojące wieści z Grecji.